Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Kancelarii Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej Jana Zbigniewa Potockiego. Moje nazwisko Jacek Gumowski. Szanowni Państwo, mamy parę informacji, które musimy Państwu teraz na gorąco od razu przekazać. Po pierwsze, mamy konferencję 25 maja w sobotę. Już za dwa tygodnie praktycznie będzie ta konferencja. I mamy taką gorącą prośbę do Państwa, ponieważ dokonaliśmy rezerwacji dwóch, trzech miejsc w Warszawie, bo ta konferencja będzie się odbywała w Warszawie. Mamy zarezerwowane miejsca, ale nie wiemy, jaka będzie ilość nas, suwerenów, na tej konferencji. Dlatego bardzo proszę, abyście Państwo zgłaszali się na naszej stronie 2rp.info.pl. Są informacje na temat tej konferencji, dlatego bardzo prosimy, abyście się Państwo zgłaszali, żebyśmy wiedzieli, jaka jest pula ludzi, którzy będą z nami 25. Konferencja rozpoczyna się od godziny 11, potrwa do godziny 18, także myślę, że warto by było przyjechać do Warszawy i z nami się spotkać, porozmawiać. Będzie bardzo dużo fajnych materiałów, ciekawych i bardzo pouczających. Szanowni Państwo, to jest pierwsza taka z informacji, jedna z najważniejszych na ten moment, dlatego że musimy już zamykać po prostu ten temat i wiedzieć dokładnie, ile nas będzie na tej konferencji. Druga sprawa to, proszę Państwa, jest bardzo taka newralgiczna i tutaj chciałbym Państwa uczulić. Mianowicie otworzyło się nielegalne biuro w Warszawie, drugie, na ulicy Belgradzkiej, o której już dużo wcześniej mówił Pan Prezydent. Także uczulamy Państwa. Już dekretem z 13 kwietnia Pan Prezydent zamknął dwie strony internetowe. 2rp.info, to była jedna z pierwszych stron, i 2rp.com.pl. Proszono, aby już osoby zajmujące się tymi, administrujące te strony, żeby zamknąć te strony. Niestety nie dokonano tego i cały czas te strony wiszą, co bardzo Państwa myli. Jednocześnie strona info została wykorzystana przez byłego szefa kancelarii i w tym momencie właśnie na Belgradzkiej prowadzi swoje biuro, które nie jest legalnym biurem, które jest nieakceptowalne przez prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego. Dlatego proszę Państwa, uczulam, abyście Państwo nie dali się nabrać, ponieważ to nie są nasze dokumenty, które będą tam wyrabiane. Także proszę uważać na tym, gdzie Państwo wchodzicie na stronę. Pamiętajcie o tym, że nasza strona jest 2rp.info.pl. A specjalnie zrobiliśmy taką stronę już wcześniej z myślą o tym, że strona info sama będzie zamknięta. Niestety nie dokonano, złamano umowy wszelkiego rodzaju i wiecie Państwo, no niestety, ale jest samowolka. Szanowni Państwo, wyrabiamy dalej nasze dokumenty, dowody suwerena. Mamy już informacje, że są wprowadzane w system bankowy. One mają zupełnie inne cyfry. Na naszej stronie zawiesiliśmy materiały do wymiany dokumentów, więc zapraszamy serdecznie, ponieważ widzimy, że zaczyna ten dokument działać. Mamy też informację, że te dokumenty są legalne w Polsce, dlatego uważamy, że należałoby, suwereni powinni mieć dokumenty. Ci, którzy jeszcze zastanawiają się, ci, którzy jeszcze myślą nad tym, czy aby to jest dobra droga, czy idziemy w dobrym kierunku, mówię tak, idziemy w dobrym kierunku, jesteśmy cały czas silni, mamy premiera, mamy prezydenta. Prezydent bardzo serdecznie wszystkich suwerenów prosił, żeby pozdrowić. Widzimy się na konferencji 25 maja, także szanowni Państwo, wyrabiamy dokumenty, pracujemy dalej. Kancelaria, jak Państwo widzicie za moimi plecami, jest, funkcjonuje, działamy. Zapraszamy serdecznie do współpracy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Państwa serdecznie. Do usłyszenia.